Przez dwie ostatnie soboty lutego, 20 i 27, grupa uczennic Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Legionowie realizowała projekt Obroń się, w ramach którego zorganizowano dwa kursy samoobrony. Organizujemy ten projekt, ponieważ uczestniczymy w olimpiadzie Zwolnieni z teorii, która polega na tym, że ludzie z całej Polski zbierają się w zespoły i właśnie z liceum lub na studiach organizują projekty społeczne w swojej okolicy. Licealistki z Konopnickiej dlatego wybrały kurs samoobrony, bo jak same mówią, nie czują się w swojej okolicy do końca bezpiecznie, szczególnie po zmroku. Nie czujemy się bezpiecznie wracając wieczorem, jak jest ciemno, do domu. Ja zawsze się rozglądam, patrzę się, jak widzę, że jakiś mężczyzna idzie z naprzeciwka, to zmieniam na przykład, idę na drugą stronę ulicy, żeby nie przechodzić tam bezpośrednio obok, więc uznałam, że jest dużo osób, ma taki problem i przydałoby się coś spróbować to zmienić. Chcemy, żeby ludzie poczuli się chociaż trochę bezpieczniej. Zajęcia były przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Legionowa i powiatu legionowskiego, niezależnie od ich wieku i płci. Kurs prowadzili instruktorzy z Akademii Samoobrony. Czy będzie złapanie i złapie ktoś inaczej, w ten sposób, to zobaczcie, staram się tu wyjść. Tak, zawsze szukam. Hop, hop. Dzisiaj będziemy uczyć, jak się obronić, co zrobić w sytuacji jakiegoś zagrożenia, jak obronić siebie, jak obronić kogoś, jak po prostu nie dać się zaatakować na ulicy, jak nie dać sobie zabrać torebki, jakichś cennych przedmiotów telefonu. W skrócie, to będzie tak w pigułce. Jak zapewniają instruktorzy, wiedza i umiejętności zdobyte podczas dwóch zajęć są wystarczające do tego, aby poznać podstawy samoobrony. Natomiast, żeby być rzeczywiście biegłym, trzeba troszkę dłużej ćwiczyć, bo tak naprawdę chodzi o wyrobienie odruchu. Chodzi o to, żeby pewne czynności, pewne działania podejmować bez zastanowienia i to jest sukces. Bo jeżeli ktoś nas atakuje, to są ułamki sekund, kiedy możemy coś zrobić, potem już ten czas mija. Najważniejsze jest to, aby potrafić pokonać swój strach i mieć wiarę w to, że nawet przed większym i silniejszym napastnikiem można się skutecznie obronić. W obu sobotnich zajęciach zorganizowanych w sali gimnastycznej LO imienia Marii Konopnickiej wzięło udział kilkadziesiąt osób.